Siemano wszystkim, 17 września, a my jesteśmy, gdzie Natalia? Hajkazaj! Na drugim wydaniu Wędkarskiego Dniu Kobiet, w tym roku, W tym roku jakoś się tak udało, że to drugi raz w tym roku jest. Dokładnie. No i co, powiem wam tak, pogoda nam troszkę nie dopisuje, ale to nic nie szkodzi, ponieważ dzisiaj będziemy mieli gwiazdy wędkarstwa morskiego, no, bo dzisiaj będziemy mieli wędkarstwo morskie, a może inaczej, nie? Najpierw powiemy, co to w skrócie Wędkarski Dzień Kobiet, bo to tak zawsze tylko film. Wędkarski Dzień Kobiet to jest spotkanie dziewczyn, profesjonalistów wędkarskich i amatorów, dokładnie, osób nawet takich, co w ogóle w życiu wędki dokładnie nie miały w ręku. Z wizją spod Wiseraja and Midwestu jest to, że po prostu pokazać kobietom, że wędkarstwo jest nie tylko dla facetów, ale też jest dla kobiet. Jest to naprawdę bardzo coś fajnego, gdzie można razem z rodzinami wyjechać. Także stąd ta idea powstała, żeby po prostu pokazać kobietom, że te wędkarstwo jest też dla nas, nie tylko dla chłopów. Czyli generalnie dzisiejszy odcinek możemy dedykować dla polskich wędkarek. Oczywiście. Te, które gdzieś tam siedzą sobie schowane w domu i nie chcą wędkować, ale nawet dla tych znanych wędkarek, które mają tak jak ta Fidrybka, co ma swój dokładnie program telewizyjny dokładnie i tak dalej, bo tak często na tych Instagramach słychać, kurde, a bo chłopy, wy to macie, wy tamto, was tak dokładnie mówicie. Patrzcie dziewczyny, jak to w Holandii, kurde, nie tylko, kurde, profesjonalistki, tak samo i amatorki, mają w dupie, co chłopy mówią, spotykają się, bawią się, dokładnie, uczą się i kurde, dzień jest poważnie tak zarąbisty, że ja już jestem trzeci raz i mam zamiar co roku przychodzić, jak tylko każda edycja będzie. Tak to mniej więcej, jeśli chodzi o Wędkarski Dzień Kobiet. A co możemy teraz, będziemy dzisiaj nas oczekiwać? Dzisiaj będziemy mieli wędkarstwo morskie z plaży. Osobą, która będzie nas uczyła, takim mentorem będzie Natalie van den Berg. Jest to profesjonalistka, mogę powiedzieć, wędkarstwa w wydaniu kobiecym. I nie tylko, bo jej jednemu chłopowi by dupę tak zlała, że masakra. Poważnie. Tak, ma swój program telewizyjny Kobiety Wędkarskie. Wędkarskie kobiety, czy kobiety wędkarskie, jakoś tak, nie, ciężko to przetłumaczyć, ale są to kobiety, które wędkują, ona tam je zaprasza i sobie one wędkują na morzu. Nie tylko na słodkich wodach, szczupaki, leszcze, płotki, wszystko łowią, ale ona bardzo się specjalizuje w wędkarstwie morskim, tak więc dzisiaj będzie naszym takim mentorem, powie nam, co z czym się je, czyli jakie wędki, jakie zestawy, jakie przynęty powinno się używać z plaży, jak się łowi, a potem będziemy mieli chwilę przerwy i będzie czas na z teorii na praktykę. Dokładnie, także mówię, czeka nas naprawdę bardzo fajna przygoda, myślę, wydaje. Pogoda tak samo się później rozpogodzi, dokładnie, z tego co wiem, na tak więc będzie ekstra. Na pomoleczko wyjść, tak więc nie mówię, pieprzymy długo. Dokładnie. Zapraszamy na cały odcinek, patrz jak się kobiety w Holandii bawią. Dokładnie. I lecimy! Zo, ik ben een beetje van de huisregels van vandaag. We hebben een aantal mannen erbij lopen. Die draaien niet mee, maar die komen ook vanuit het Midwesten. Wat het niet helemaal zonder is. Twee vaste vrijwilligers. Daarnaast hebben we ook wat vloggers. Die zijn gek op het damesvissen. En die willen heel graag overbrengen naar Polen. Dus die vloggen tijdens onze events. En dat zetten ze dan op de lijn. Dus ook weer dat. En voor de rest krijgen we straks een lunch aan de waterkant. Die hengel die lijkt heel indrukwekkend, is het niet, kun je gewoon hebben. Molen. Vinger achter de lijn, dat kennen jullie allemaal. Dat doen ze. Doe je de beugel op. Gooi nu niet hoor. Alleen even voor hoe er ongeveer uit wordt gezien. Dan staat er kijken naar waar je in gooit. Goed wijzen over die kant waar je in gaat komen. Strek je armen, oeh, dat is helemaal weg. En dan is het deze beweging. Dat is het. Bovenaan laat je dan uiteraard je vinger van de lijn en dan geef je misschien. Idziemy popodglądać. O, zobaczcie tutaj na to. Ołowie, sprzęty,
ale zanim to wszystko będzie używane, a tutaj pewnie mamy robaki i rzeczy, które będą używane na haczyk, żeby ryby złapać, ale zanim to wszystko będzie można używać, to dziewczyny najpierw uczą się prawidłowych technik rzutu, żeby mogły jak najdalej rzucić, bo na morzu chyba chodzi o to, żeby rzucać jak najdalej, jak się na plaży łowi, z tego co się dowiedziałem. Tak więc najpierwsze lekcje to jest prawidłowa technika rzutu, żeby rzucać jak najdalej tam daleko, a później będziemy używać tamtych wszystkich robaków, żeby złapać potwora morskiego. Idziemy podglądać całą sprawczynię tego kobiecego zamieszania tutaj. Wendy. Wendy to jest, już wam przedstawiłem ją parę miesięcy temu. Ona jest całą sprawczynią wędkarskiego Dnia Kobiet. A teraz pierwsze jej rzuty będą. That was dicht by. Wendy, jakby... Bateria mi się rozładowała, ale jak sami widzieliście, Wendy chciała mnie kurde zabić tutaj. Wendy chyba nie chce, żebym już na drugi rok przyjechał i coś nagrywał. Ale lecimy dalej. Nie. Ich kann nicht mehr vor jou stand. Ich kann lieber in der Seikant. Kijk Wendy! Dat was goed! Maar nog een vraagje Wendy. Ja? Ik dacht op de strand wij moeten laarzen hebben of wat pakken. Maar de vrouwen zijn echt creatief. Down to earth. Ik wil met mijn voeten de aarde raken. Ik ga dat niet doen, want als ik stap met mijn voeten in het water, die alle vissen komen naar boven. Ga je wel maar een paar vlees doen? Algen eten, die algen eten. Ik ken alleen maar die Is het 100% beter dan je dochter, Wendy? Ik heb het net bijna lood in zijn kop gekregen door Wendy. Dus Aj, zobaczcie, dziewczyny naprawdę się tutaj dobrze bawią, świetnie. Chodzi tutaj o zabawę i śmiech, nic więcej. Wiek nie gra roli, mamy tutaj starych, młodych, dorosłych. Jedzonko przyjechało. Co Łukasz? Przyjechał lunch. Ja myślałem, że będziemy szli gdzieś. A ja już myślałem, że naszym lunchem będą o tutejsze ślimaki. Is it not deze lunch for us op de tafel? Ik dacht dat je bezig bent, Nathalie, voor de lunch voor ons. Maak Tak więc mała zmiana planów, ponieważ jedzonko tu już nam przyjechało. Najpierw zrobimy jedzenie, przerwę, a później Natalia nam wytłumaczy, jak się powinno używać robaków i jakie robaki są, jeśli chodzi o wędkarstwo morskie. Tak więc chwila przerwy i widzimy się za chwilę. Frag numer 1. Ja? Zout of zout? Zout. Okej, frag numer 2. Van af de kant of van af de boot? Boot! Oké. Eén groot of veel kleintjes?
veel kleintjes. Veel kleintjes. Ja. Oké. Okay. Gewoon vaak vis vangen, dat vind ik leuk. Koud of warm? Dat is de finale vraag. Wel, weet je wat dan, ja? Scherp is niet meer ietsje. Koud. Oké. Okay. Ja? Ja, nee, ik nou iets gewonnen? Ja, maar... Ah, nee. Nee. Een visreis naar IJsland! Hey. Koud, dan is het koud van jou. Thank you! Oké, okay, vraag nummer 1. Zoet of zout? Zout. Jij hebt ze aan. Vraag nummer 2. Vanaf de kant of vanaf de boot? Kant. Oké. Okay. En nummer 3. Vier kleintjes of één groot? Veel kleintjes. Oké. Okay. En de finale vraag is, warm of koud? Ja, strikvraag! Weet ik! Dat gaat er dan! Ja, dan liever warm. Liever warm? Ja. Oké. Okay. Okay. Nee! Ik heb twee gemaakt. Heb je nog meer haken? We waren twee of één hengel. Ik heb een warm gekozen. Ik dacht ik heb een warm visie. Liever warm visie. Dus vraag je me zout of zoet? Zout. Vanaf de kant of vanaf de boot? Vanaf de boot. Vanaf de boot. Vanaf de boot. Veel kleintjes of één groot? Die drie daar hebben al één groot. Oké, okay, en de finale vraag is, warm of koud? Koud. Koud. Dezelfde dochter. 100% dochter. Dezelfde antwoorden. Dat heb je precies dezelfde antwoord gegeven. Alsjeblieft. Dat is een beetje helemaal. Goed, zo doe je dus dit klusje. Okay. Met de zagers doe je eigenlijk op dezelfde manier. Nou moet ik eerlijk zeggen, die hebben we meegenomen omdat we jullie gewoon graag wilden laten zien hoe zagers eruit zien. Volgens mij is dit ook het enige wat we hebben, dus jullie zullen voornamelijk met peren gaan werken zo meteen. Hi. Zagers doe je op dezelfde manier. In dit geval pak ik mijn huisboek. Het zijn een beetje de biefstukjes van het aas, dus het is wat taai. Ja. Je moet iets beter doen om die naald door zijn lijf te krijgen. Dat hadden biertjes zijn meer het suddervlees. Nou goed, anyway, jullie hebben het niet. Soms worden zagers ook wel in stukken geknipt. Hè? Dus je hoeft niet een hele zager op één... Ik trek altijd aan het scherp. Nou, laat vooral zien, want ik ben echt geen... Nou, ik heb nu een stuk. Ja. Ik kijk er ook bij of je meteen wilt opeten. Ja. Mm-hmm. Ja. Het is echt heel lekker. Mm. Maar ook dit doe je dan op je pierennaald. Toch? Ja. Dan doe je maar in zijn lengte. Ik kijk even Heidi aan, want Heidi is eigenlijk de... Heeft vaker met dit gevist dan ik. Heb je dit ook wel eens met wedstrijden? Ja, maar dan doen we echt een heel klein stukje erop. En eigenlijk wat je doet, is je zet hem, persoonlijk zou ik niet zo'n heel stuk erin maken, maar even laten zien. Je zet hem er even helemaal op. Hou je hem vast. En dan heb je hier speciaal windelastiek. Want dit, ja, dit wordt natuurlijk, als je gooit, dan wordt het, nou ja, kijk wat er gebeurt. Er komt geen vis op. Wat je doet, is je zet hem strak op je lijn. En daar is dat niet. Ik moet mijn bril op, jongens. Dus je pakt een stukje elastiek. En je draait het er letterlijk omheen als een soort worst. Zo strak mogelijk. Als die losgaat, geen enkel probleem. Want je kunt... Dat is gebruikelijk. Maar normaal moet je eruit komen. Maar wel. Ja, met een bril, hè. Maar je kan het gewoon afbreken. Je breekt het eraf. Ja, het is heel goed. Oké. Is het oplosbaar? Nee. Denk dat los je niet. Dit misschien wel. Kijk, om hem even af te maken. Een beetje vlos is niet oplosbaar. Je draait hem er zoveel mogelijk omheen dat het een soort worst wordt. En wat wij dan altijd doen, is je doet één keer dit. En je maakt eigenlijk een soort knoopje. En die trek je aan. Vervolgens maak je het haakje los. Schuif je. Deze hoeveelheid is voor hele grote zeebaarsen.
Nou, toppie. Wat je wel kan doen is een heel klein stukje, of alleen maar een stukje erop met een pier. Of eerst een pier en dan eigenlijk als extra geur. Okay. Dus wil je hiermee vissen, de kans dat je hier iets mee vangt, moet het er ongelooflijk te zeewaars zijn, is niet zo groot. Ja. Dus je gebruikt altijd een heel klein stukje. Klein stukje. Ja. Ja, het is klaar. Ik denk allemaal stalen af. Dat is echt voor de platvis. Pieren kunnen jullie er zelf aan doen, de onderlijnen. Moet dan hier de pieren opnemen? Nee, hoor, kan je gewoon hier doen. Ja, ja, we moeten onderlijnen. Dus ik ga eventjes iemand helpen. Die moet hier. Głowa. Ja, go, tak, do tak, nie, do buzi najpierw. Patrz, patrz jakie ma zęby. Złap go tak jak ja. A teraz on idzie na i do buzi mu wstać. Do buzi. Chemrej do buzi mu wstać. Przebijaj go, dokładnie. I po długości go teraz. To ja wiem, to pamiętam już, tylko się boję, że mi nie... Nie, jak go złapiesz właśnie tu za głowę, to on się nie obróci i cię nie ugryzie. Tak jak wąż, wiesz o co chodzi? Teraz to już jest. Ta, Natalia, nauki kurde, nauki przeszłaś kurde na szóstkę. Na szóstkę kurde, popatrz. Ale myśmy już wędkowali przecież, nie pamiętacie na Umałdę? Cicho kurde, dla filmu zrobimy ściemę. A dobra, okej, nie wędkowaliśmy, kłamałam. Patrzcie jak dziewczyny tutaj walczą, każdy bierze coś do ręki. Każdy przewija. Lukt dat? Ja. Toppie. Oh, wat een cocktail mix. Ja, mooi. Wireczkę Ken, co nie? Ja. Szwedzki stół? Właśnie. Chodźcie, jaki miks tutaj zarzucony. Kawałeczek muszelki, robaczka. A kurde. I mamy gotuj z Łukaszem. Gotuj z Łukaszem, jesteśmy na Egmont Andrzej. Zobaczcie na to, piękna plaża, bardzo dużo ludzi i bardzo wielu obserwujących. Łukasz się nie owija w bawełnę, zaczyna od grubego mięsa, czyli co tutaj mamy, wołowinka czy jakaś kurde golonka? Zacherek. Robaczek z dużymi ząbkami, tak więc. I po tym zacherku co będzie? Czyli po mięsku damy jakąś przystaweczkę. Przystaweczka to będzie jakiś taki malutki kurde bifsztuczek, taki z konika, nie z konika tylko ze źrebaczka. I do tego dorzucimy z osiołka i do tego dorzucimy jeszcze jednego. Oj kurde, to będzie szwedzki stół prawie, że tak powiem. No ale dobra, Pascal się do ciebie chowa, Łukasz. I to wszystko? Nie będzie muszelki? Na koktajla? Pokaż Łukasz. I kurde, nie oszukujmy się. Pokaż, czego żeśmy się nauczyli od dziewczyn. Jak kurde... Nadziewać robaki, jak łowić na morzu. To nauczyły nas kurde dziewczyny. Holenderskie jak wędkarki. Patrzcie. Gdyby nie one, to byśmy tego nie umieli. A wy kurde chłopy, kurde nieraz mówicie, wy dziewczyny nic nie potraficie. Ha! Właśnie, że nie. Kreatywne myślenie kobiece. Jest kurde, jest właśnie to, że my chłopi myślimy standardowo, raz, dwa, trzy i nic więcej, a dziewczyny kreatywnie myślą, zawsze coś zmienią, tak samo jak z tymi butami, patrzcie, my chłopi kurde, kalosze, buty, a jak żeście widzieli, Wendy, Natali, wszystkie chodzą na boso, kreatywne myślenie zawsze coś daje. Zobaczyć, co tam u innych w trawie piszczy, tutaj co niektórzy widzę mają fajne takie stoliki na robaki. Maar ik denk dat hij vanzelf goed kijkt. Ik hoop dat de vis is. Zal het? Ja. Hoop ik. We hebben tot nu toe alleen nog maar apen aangevangen. Dus, Maar wij hebben nog tijd. Ja, precies. Ja, jullie zijn heel goed voorbereid.
Ja, mooie, goed, mooie tafeltje, alles bij de hand. Ik heb mijn hele tuin omgespit. Oh. Om een paar wormpjes vinden. Ja. Mamy pierwszą rybę. Pierwsza ryba. Łukasz! Szkoda, że nie przez dziewczyny złapana, bo jest dzień dziewczyn, to jest ich dzień. Dali mi wędkę, no to ale miałem zrobić. Łukasz, ciebie też zaliczamy, bo masz długie włosy, zaliczamy cię do nich. Lecisz, kurde, pokazałeś klasę. Ale kurde, zaraz. Pierwsza, kurde, nie wiem co to jest, szkol... Flądra. No flądra, ale one tu mają różne nazwy, nie? Bo jedne są bardziej flądra, takie szpiczaste i te... plamki. No, pierwsza rybka. Nie, kan moet naar de tegen de haak komen. Oké. Goed zo. Nee, dan moet je hem strak houden. Kijk eens even jongens, nou, een professional. Ja, ik ga zo. Wel een kopje in het maatje, ja. Hoppa. Nummer 1 is klaar, toch? Ja. Sorry. Oeh, sorry. Nee, geeft niks. We hebben een vlam. Ja, maar. Ik wil mijn vlam stellen. Maar deze moet nog geknipt, hè? Kan jij hem verknippen? Lekker! Ja, heerlijk! Ik heb een zaak. Ik heb een zaak. Overnemen? Volgens mij pakt de man gewoon niet eens op. En hoor je? En later zullen we, oh, mijn hengel is vis. Oké, dat was heel goed. Tak więc zobaczcie, rzucają, robaki zakładają. To były akurat dziewczyny, które pierwszy raz to w życiu robiły. W życiu nie miały robaka na, w ręce ani wędki. I zobaczcie, jak łatwo im poszło. Nie ma tutaj różnicy między profesjonalistą a amatorem. A, chyba szykuje się ryba numer 2 dzisiejszego, kurde, wędkarskiego dnia kobiet. Oh. False alarm! That was false alarm! Hey! Zeebaars! Echte zeebaars! Ja, zeebaars! Kleine zeebaars! Hey, nummer 5! Goed zo, zie jij? Eerste vis door dames gevangen, mooie zeebaars! Even lijn los, lijn los. Hoppa! Waarom is de poten? Heb jij er ook 502? Ja. Pamiątkowe zdjęcie. Patrzcie, piękny okoń morski. En gaan we hem opeten of gaan we hem teruggooien? Op barbecue. Op barbecue? Ojej. Dan gaan we meteen opeten. Alleen ik heb slechte nieuws, dames. Hij is te klein. Wij moeten hem vragen deze manier, omdat zeebaars geven minimummat. Hij is bijna de helft. Bijna de helft van de minimummat. Dus sorry, dames. 42 centimeter moet hij wel. Maar jullie mag wel koesje geven en teruggooien.
Woo! En jij mag terug gooien. Nee, gewoon zo. Dan gaat hij vanzelf zwemmen. Po złowionym okoniu morskim pomagają sobie nawzajem. O to właśnie tutaj chodzi, żeby sobie pomagać i uczyć się wspólnie od siebie. En gaat het goed, dames? Ja hoor. Kijk maar. Uit de knoop halen. Vis gevangen. Ja. Probleem opgelost. Uit de knoop halen. Jullie hebben heel veel geleerd vandaag. Jezus. Heel goed. Tak więc jak sami widzicie, dziewczyny są zadowolone. Powiedziały, że nauczyły się jak złowić rybę, czyli złapały okonia morskiego. Teraz rozwiązały problem, czyli rozwiązały, kurde, poplątany zestaw. Nauczyły się, nauczyły. To drugi raz w tym roku będziemy brali udział w pielgrzymce. Wszyscy spakowani. Idziemy do restauracji na zakończenie. Na bitterballe. Ty już tylko o bitterballach myślisz, nic więcej, Natalia. Ty to jest. Ondanks, dat mijn twee vissen zijn gevangen. Wie waren het eigenlijk? Peet? En wie had er nog meer een vis? Lucas. En Lucas. Oké. Die doet niet mee, toch? Ja, Lucas heeft lang haar, dus het maakt niet af. Hij telt mee. Dus we willen graag iedereen bedanken voor hun enthousiasme. We hopen ook dat we natuurlijk dames enthousiast hebben gemaakt voor het strandvissen. En dat Heidi, Jet, Nathalie, hoe heet ze ook weer? Heidi, Jet, Nathalie en onze Cor en onze Ron die al naar huis is. Jullie wat dingen hebben bij kunnen leren. En hopelijk tot de volgende dames event natuurlijk. Daarnaast willen we echt een mega applaus hebben voor Beach Club Oost, want die hebben het fantastisch. Nu jullie een keer een leuk evenement regelen, weet je, dit is gewoon een fantastische plek. Rustgevend, het eten wordt goed geregeld, geen zakelijke dingen, gewoon lekker no-nonsense. Perfect, onwijs bedankt, super. Hij kan het zeker terug. Daarnaast wil ik graag Jet en Heidi en Nathalie even. Sorry, Jet. Sorry, Heidi. Alsjeblieft. Ah, kom even. Stap even naar voren, lieverd. Hi, toppers. Tuurlijk wel. Ik wil echt voor deze drie dames en echt een mega applaus gewoon. Want ik vind het een waar en ik weet, ze houden er niet van. Echt bedankt. En voor Naad, want ik heb echt dit jaar heel veel met jou mogen doen. Ja. Ja. Zakelijk gezien, hè? Ja. Je bent een fantastisch mens om mee samen te werken. En ik hoop dat we dat nog heel veel jaren mogen doen. En Naad, alles als vrijwilligster, hè? Weet je, ik doe het in mijn werktijd, maar Naad die doet alles vrijwillig. Weet je wel? Ik heb nog een bedankje ook voor jullie. Kijk, die is voor Heidi. Bedankt. Voor Nat. Oh, thank you. En voor Jet. Heerlijk. Dank je wel. Dat moet je me ook wachten. Dank je wel. Thanks. Dank je wel. Ja, echt. Lekker hoor. To by było na tyle, jeśli chodzi o wędkarski Dzień Kobiet. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo nam też. To wypierdalać. No tak, zobaczcie jak się dziewczyny bawiły. Bierzcie przykład, kurde, z wędkarek holenderskich, że chodzi tylko o zabawę, o nie ma się co kryć. Wypiły sobie browarka, powędkowały, posiedziały sobie na krzesełkach. Pojadły, miło czas spędziły, a teraz możemy iść do domu. Każdy jest zadowolony, każdy jest wesoły. No czegoś chcieć tu więcej? Czegoś chcieć tu więcej, powiedz mi Natalia. No masakra. Żeby tylko jeszcze nasze Polki, które kurde tak narzekają, że jest chłopy ich wsadzają do szuflad. Majcie to w dupie i zróbcie to samo, co dzisiaj zobaczyłyście na filmiku i pokażcie chłopom, jak się potrafią kobiety bawić. A tutaj w tym filmiku macie przykład. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, jak takie coś zorganizować, dawajcie znać.
ja czy Natalia, zawsze się tam mogą z Natalii czy tam z Wendy sobie skontaktować i zawsze wam możemy pomóc i powiedzieć, dokładnie, jak to w ogóle zostało zorganizowane. Tym bardziej dziewczyny, że mogę się pochwalić, dostałam angaż do Rady Kobiet. Tak więc także będzie nam będzie bardzo łatwo wam pomóc, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak takie ewenementy są organizowane, co trzeba zrobić i tak dalej. Nie ma problemu. Tak więc bawcie się i nie szufladkujcie się w półeczkach, dokładnie, bo dziewczyny są tak samo równe jak faceci. Łapki w górę, jak się podobało, zostawiajcie suby i widzimy się w następnym odcinku. No, na razie, pa pa! Pa pa! Pa, pa.